Witam! Tegoroczna zima jest, czy raczej była wyjątkowo ciepła. Osobiście nie pamiętam tak ciepłego lutego i właśnie te wysokie temperatury w lutym i na początku marca sprawiły, że wegetacja znacząco przyspieszyła. I tak rozglądając się po ogrodzie, jest to przecież znakomicie widoczne. Tu coś kiełkuje, tam się zieleni, pąki na drzewach nabrzmiewają. No i właśnie warto zwrócić w tym czasie uwagę na pąki jabłoni, bowiem faza ich rozwoju wskazuje, czy już należy zacząć zapobiegać chorobom. A o tej porze, wczesną wiosną, szczególnie groźnej chorobie, jaką jest parch jabłoni. Parch jabłoni atakuje liście, owoce, bardzo rzadko pąki i pędy. Na górnej stronie liści pojawiają się oliwkowo-brunatne, a potem brunatne plamy o aksamitnym nalocie, w którym znajdują się zarodniki grzybów. Wraz z rozwojem choroby liczba plam się powiększa i obejmują one znaczną część liścia, na skutek czego liść zasycha i opada. Takie przedwczesne opadanie liści bardzo osłabia drzewo, które nie może zawiązać pąków kwiatowych na następny sezon. Natomiast na porażonych przez parcha owocach występują szare lub czarne plamy o głębokich spękaniach. Również takie wiosenne porażenie przez parcha jabłoni jest niebezpieczne. Osłabione drzewa bardzo często zrzucają zawiązki owoców. Choroba zimuje w opadłych liściach, w których wiosną tworzą się zarodniki grzyba. Są one wyrzucane w powietrze pod wpływem deszczu i unoszone przez wiatr. Opadają na rozwijające się pąki, gdzie kiełkują. Strzępki grzybni wrastają w nabłonek liścia i w szypułki kwiatów. Takie rozsiewanie się zarodników rozpoczyna się w fazie zielonego pąka i trwa jeszcze po przekwitnięciu. No i właśnie dlatego ważne są te pierwsze zapobiegawcze opryski. Najczęściej pierwsze opryski wykonuje się w kwietniu, ale właśnie przez przyspieszoną wegetację taka potrzeba może pojawić się już w marcu. Po prostu trzeba z opryskiem zdążyć, zanim grzyb wrośnie w nabłonek liścia. Jak więc rozpoznać, że to już właśnie czas na te opryski? No i tutaj z pomocą przychodzi obserwacja pąków jabłoni. Opryskiwać bowiem należy w tak zwanej fazie mysiego ucha, zwanej też właśnie fazą zielonego pąka. No ale przyznacie, że mysie ucho brzmi jednak fajniej. Jak wygląda ta faza rozwoju? Jest to moment zaraz po nabrzmiewaniu pąków, kiedy pąki kwiatowe zaczynają się otwierać i pierwsze co na pąku się ukazuje, to właśnie zielone listki, które właśnie swoim wyglądem przypominają mysie ucho. No i szczególnie jest to widoczne właśnie w tej chwili na tym górnym lewym zdjęciu, tym pierwszym zdjęciu rzeczywiście ten listek przypomina swoim wyglądem mysie ucho. I to jest właśnie ta newralgiczna faza, kiedy to niebezpieczeństwo tej pierwszej infekcji parchem jest największe. Oprysk wykonany wcześniej może być nieskuteczny, bo zarodniki parcha nie zaczęły się jeszcze namnażać. Natomiast opryski wykonane w późniejszej fazie, kiedy na przykład liście już się rozwiną, także będą nieskuteczne, no bo te zarodniki grzyba wniknęły już te pierwsze młode listki. Aby jednak mieć pewność, że parch się nie rozwinie, warto od fazy mysiego ucha aż do końca kwitnienia opryski co 7-10 dni powtarzać, szczególnie jeśli pogoda będzie deszczowa, bo właśnie deszczowa i wilgotna aura wiosną sprzyja namnażaniu się zarodników parcha jabłoni. Czym w takim razie opryskiwać? I tutaj najlepiej sprawdzają się na parcha preparaty miedziowe, czyli na przykład popularny miedzian. Miedzian jest oczywiście środkiem dopuszczonym w ogrodnictwie ekologicznym, ale wśród bardziej naturalnych środków do oprysków zapobiegawczo przeciwko parchowi sprawdzi się także wyciąg ze skrzypu. Jak jeszcze można zapobiegać parchowi? Przede wszystkim warto sadzić odmiany na parcha odporne. Dalej, skoro grzyb zimuje w opadłych liściach, to należałoby przynajmniej na wiosnę spod drzew je wygrabić i usuwać. Polecanym sposobem jest również opryskiwanie jabłoni, także tych opadłych liści leżących pod jabłoniami jesienią, 5% roztworem mocznika, co znacznie właśnie przyspiesza rozkład liści. A jeśli nie mamy co do liści pewności, czy one rzeczywiście były w sezonie porażone przez parcha, a chcielibyśmy je wyrzucić na kompost, to należałoby te liście przed właśnie dodaniem do pryzmy kompostowej rozdrobnić, tak aby te liście jak najszybciej się rozłożyły, tak aby zdążyły się właśnie do wiosny rozłożyć, żeby te
Zarodniki parcha, potencjalne zarodniki parcha nie miały gdzie się namnażać. Poza tym nie należy zaniedbywać także cięcia drzew, bowiem prześwietlanie korony sprawi, że liście będą szybciej po deszczu obsychać. Parch atakuje także grusze, więc podobne opryski i podobne działania należy stosować także w stosunku do tych drzew. Podsumowując, obserwujmy uważnie pąki jabłoni, aby właśnie z tym pierwszym ważnym opryskiem się nie spóźnić. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.